Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy wywar jarzynowy. Ja zawsze mówię, że wywar jest wywar jarzynowy, wywar grzybowy i wywar mięsny oraz wywar mięsno-jarzynowy. Dzisiaj robimy wywar jarzynowy. Potrzebować będziemy kawałek seleru i kroimy taki kawałek seleru i kroimy na grubsze części. Pietruszkę również kroimy na kawałki. Marchewkę. I tu w garnku mam gotującą się 6 szklanek wody. I zawsze powtarzam, że por do wywaru. Zielone części pora do wywaru, a jasne na surówki. I mam łyżeczkę soli, 2 liście laurowe i 3 ziela angielskie. Gotujemy wywar 40 minut. Później jarzyny możemy usunąć i wywar mamy gotowy. Albo na tym powstałym wywarze robimy zupę. Jeżeli robimy zupę krupnik, możemy jarzyny rozdrobić. Jeżeli robimy zupę jarzynową, to dokładamy jeszcze innych warzyw i robimy zupę. Ja zrobię te warzywa, zmiksuję, podniosę wartości odżywcze żółtkami i będę miała zupę jarzynową gotową. Wywar gotujemy 40 minut. I tak oto wywar jarzynowy mamy ugotowany. Jarzynki wyjmujemy i możemy zrobić sałatkę lub dodać do innych potraw, a ja sobie zmiksuję i będę miała wartościową zupę. I no, z naszego wywaru należy usunąć ziele angielskie i liść laurowy, ponieważ ja to będę miksować. Tak, to usuwamy, a całość miksuję i będę miała dietetyczną zupę. Ja ją zagęszczę żółtkiem. Pomiksowane. I tam widzę, że jeszcze mam kawałeczek liścia laurowego. A teraz schartujemy żółtka. Żółtka, mam tutaj 3 żółtka, wlewamy część zupy i należy to bardzo dokładnie rozmieszać i wlejemy do pozostałej zupy. Tak energicznie mieszamy i wlewamy do pozostałej zupy. I to tak robimy ze śmietaną i tak robimy z żółtkami. I mamy ugotowany wywar jarzynowy, na którym zrobiłam zupę jarzynową z żółtkiem. I tak oto wygląda
nasza zupa z żółtkiem na wywarze jarzynowym. O ile Państwu mój przepis się podoba, to serdecznie proszę o łapkę w górę, jak również zapraszam na mojego bloga www.przepismamy.pl.